Ciebie. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Teśmaskalnik, Czarny Bóra Sport, ale Sportowy Wałbrzych. Ze mną jest Patryk Wik. Witam serdecznie. Cześć. Jesteśmy przed trzecim meczem finałowym w Bydgoszczy. Patryk, jakie nastroje w drużynie przed meczem? Nastroje się nie zmieniają. Cały czas są bojowe. Wiem, że przyjeżdżam tutaj na dwie bitwy. Bardzo fizyczne. Jesteśmy gotowi. Nie obiecam, że wygramy, ale na pewno się nie położymy i na pewno nie odpuścimy centymetra na boisku. To co, dwa wygrane mecze dzisiaj i jutro, czy jeden i wracamy do Wałbrzycha? Bo nie przypuszczam, że przegramy dwa mecze tutaj w Bydgoszczy. To jest sport, wszystko się może zdarzyć. Ja nie będę mówił, kto wygra, kto przegra, bo to jakby to boisko zweryfikuje. Mówię, no jak wygramy dwa, super, świetnie, spełnienie marzeń, ale no mówię, no boisko zweryfikuje, gramy. Bardzo dobrze. No to co, ja ci życzę powodzenia. Abyś tak walczył nam, abyś walczył tak na boisku, jak walczysz do tej pory, bo początki były trudne w Wałbrzychu. Teraz jest coraz lepiej, nawet bardzo dobrze. Kibice są z ciebie zadowoleni. No i co? Walczymy o każdy centymetr boiska. Tak jest, walczymy i wracamy. I wracamy zwycięzcy do Wałbrzycha i świętujemy. Tak jest. No. Oby. Tego nam życzę. Powodzenia, dziękuję i widzimy się na meczu. Gra?